Hej, dzisiaj będzie trochę inny film, nazwijmy to przerywnik między przepisami i mam nadzieję, że też taka forma troszkę vlogowa Wam się spodoba. Ja dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich nowych książkach kulinarnych, ale jeżeli też macie inne pomysły na tego typu, nazwijmy to vlogi, to oczywiście piszcie. Swoją drogą za mną widzicie ścianę, o którą wiele osób się pyta na Insta, więc możecie popatrzeć na te różne obrazki. Ha, te dwa robiłam sama, znaczy z templami, więc tak nie do końca. Dobra, ale dzisiaj, słuchajcie, miało być o książkach. I ogólnie, jeżeli chodzi o książki kulinarne, to ja mam do nich ogromną słabość i uwielbiam kupować książki kulinarne. Czasami jestem mniej, czasami bardziej zadowolona z zakupu. Wiele, że tak powiem, puszczam dalej, ale to, co lubię w książkach kulinarnych, to lubię je przede wszystkim oglądać. Często wyłapuję coś dla siebie, jakieś połączenia smaków, połączenia składników, czasami połączenia kolorów, coś innego, jakiś taki, wiecie, pam, pomysł. Ale przyznam się, że nie jest tak, nie mogę powiedzieć, że zawsze gotuję z książek kulinarnych, bo czasami właśnie przeglądam i coś tam w głowie mi się układa, ale nie jestem niestety z tych, którzy mogą powiedzieć, o tak, zrobiłam wszystko zgodnie z recepturą, bo powiem Wam, że tak nie jest. Niemniej są takie przepisy, jak kuchnia Bliskiego Wschodu, do której mam ogromną słabość i lubię to takie nasycenie smaków. I wiem, że sama, jako że no, nasza kultura jest inna i zostałam wychowana na innym jedzeniu, to też tam staram się częściej właśnie patrzeć na dobór składników i tak jak mam swoją ulubioną książkę Jerozolima, z której naprawdę dużo rzeczy wypróbowałam, tak samo z wielką przyjemnością sięgnęłam po książkę Sirocco. Ja już ostrzyłam na nią, nazwijmy to, pazurki, jeszcze była jedynie po angielsku, ale jest obecnie po polsku, więc zwróćcie na nią uwagę. Zaczekajcie, może z tej strony, bo to mam ją pokazywać. To jest książka właśnie z przepisami bliskowschodnimi i autorka ma korzenie irańskie, ale wychowała się w Anglii, więc też, jak sama podkreśla, to starała się, aby te przepisy były, nazwijmy to, dostosowane do kuchni europejskiej. Niemniej, no tak jak z innymi przepisami z tej kuchni, musicie zaopatrzyć się w kilka... może będę Wam tak pokazywać, jak wygląda w środku. Musicie się zaopatrzyć w kilka takich podstawowych przypraw, które no w kuchni polskiej rzadziej się raczej pojawiają. Typu kumin, sumak i no na przykład harissa, pasta harissa. Czasami też składniki, no na przykład owoce granatu, tak no w polskiej kuchni raczej, wiecie, są jako, nie wiem, jakiś dodatek, jakaś dekoracja deserów. Tutaj jest tego więcej. Jest też... No i właśnie, jak już się zaopatrzycie w te składniki, to raczej nie będziecie mieć problemu z żadnym z tych przepisów, a warto, bo są zupełnie inne w smaku. I tak jak może widzieliście, jak tutaj mam troszkę tak pokazywałam tą książkę, to są i dania mięsne, i dania warzywne, są różne sałatki. A na końcu są oczywiście desery. Desery bliskowschodnie zawsze mi się kojarzą z bardzo czymś słodkim i bardzo czymś orzechowym. Rzadziej sięgam po desery, wolę chyba te dania wytrawne, ale zwróćcie uwagę. Moim zdaniem warto, jeżeli szukacie czegoś takiego trochę innego, nazwijmy to. I powiem Wam, że też z automatu od razu wiedziałam, że chcesz też drugą książkę tej autorki, chociaż przyznam się, że z tej jeszcze nie miałam tak za bardzo okazji korzystać, bo tak jak mówię, dzisiaj pokazuję Wam takie głównie książki nowe w mojej bibliotece, ale jeżeli będziecie chcieli, też chętnie pokażę Wam te takie ulubione, po które często sięgam. I ta książka ma bardzo podobny układ. A jeszcze muszę Wam powiedzieć, co mi się właśnie podoba przy tych przepisach, oczywiście poza składnikami i wykonaniem, to, że zawsze jest wstęp. Właśnie przy tego typu daniach, których historii nie znam, dla mnie te wstępy są bardzo cenne, bo też dowiaduję się czegoś o tym daniu, o nie wiem, sposobie podania, o jakichś też skojarzeniach autorki z danym daniem, więc to jest bardzo fajne. Ja w ogóle lubię tego typu wstępy w książkach. Mam słabość i chętnie je czytam. Więc to jest druga książka. Zwróćcie uwagę, tak jak mówię, jeżeli szukacie czegoś troszkę innego, wiecie, cynamonowo-cytrusowe ruloniki z kremem migdałowym, miam, miam, brzmi pysznie. Strzegajcie, otworzyłam słodkości. Ale na przykład, o, sałatka z czerwonego ryżu,
grillowanymi warzywami, prażonymi migdałami, sałatka, bardzo dużo z fajnych sałatek, o, sałatka z kaszy bulgur. Ja mam ogólnie słabość do kasz, to znaczy słabość, bardzo lubię kasze i staram się, żeby na co dzień w naszej kuchni było sporo tych kasz, więc przyznaję, że dużo właśnie z tych książek to też moje takie inspiracje, jeżeli chodzi o połączenia innych składników z kaszami, żeby to nie wychodziło takie, no, mdłe, tylko właśnie, no, te przyprawy bliskowschodnie, one są takie, że o, oh, wow, wszystko od razu nabiera smaku. Zresztą jedną z moich ulubionych zup od któryś rok z rzędu to jest właśnie taka zupa z soczewicy. Jeżeli nie próbowaliście, to zajrzyjcie na blog, jest naprawdę przepyszna, ja ją uwielbiam. I ona właśnie tam ma sporo kuminu, bardzo, bardzo. Kolejna książka jest inna i jest też to książka wegańska, bo te wcześniejsze dwie to były tam i przepisy warzywne i przepisy mięsne. To jest książka Malki Kawki. Malkę Kawkę znam już wiele lat. Kiedyś byłam i u niej na warsztatach kuchni żydowskiej. Fantastyczne. Też nauczyłam się robić hummus idealny, który robię tak naprawdę od wielu lat tak samo. Dlatego też ucieszyła mnie wiadomość, że będzie jej książka i jest to książka właśnie z przepisami wegańskimi. Ale jest inna trochę niż pozostałe książki. Może dobre słowo to takie, że jest trochę taka jakby natchniona. Ponieważ jeżeli jest przepis, to poza składnikami i jakby wykonaniem jest on poprzedzony nie wstępem w stylu co to jest zadanie, skąd się wywodzi, tylko raczej cała książka to takie różne opowieści Malki. Bardziej takie uduchowione, troszkę filozoficzne. Miło się to czyta, niemniej raczej niekoniecznie zawsze w związku z danym przepisem. Ale w książce znajdziecie wiele pomysłów na przepisy, poza takimi klasycznymi, jak jakieś właśnie, akurat tutaj się pokazuje Wam, opa, na mleko. To jest dokładnie mleko roślinne, po prostu sposoby na mleko roślinne. Ale są też właśnie, tutaj jest podzielone majonez, dip, wiecie, pesto, chleb bezglutenowy, szakszuka klasyczna, bardzo lubię. Ale ja tu też, słuchajcie, sobie upatrzyłam, chyba kotleciki z portobello, to chyba jest to, które mi się podoba, zaraz Wam pokażę, tak sobie oglądam, a Wam nic nie pokazuję, ale zobaczcie, wyglądają tak. Ja je próbowałam, one są w ogóle genialne w smaku, więc też się przymierzam do tego, żeby je zrobić. I wtedy na pewno dam Wam znać, czy warto. Ale słuchajcie, no jest inne, jeżeli ktoś szuka pomysłu właśnie na taką kuchnię wegańską, ale też właśnie z taką nutą bliskowschodnią, jeżeli chodzi o przyprawy, o dobre doprawienie tego, to zwróćcie uwagę naprawdę na tę książkę. Okej, no już jesteśmy w klimatach wegańskich, to teraz wegańska, bezglutenowa książka Smakoterapia, którą kupiłam sobie jakiś czas temu. Ogólnie kuchnia, jak jest na okładce, roślinna, bez glutenu, bez nabiału i z cukru. Tutaj znajdziecie bardzo dużo pomysłów na kaszę. Naprawdę sporo pomysłów, co mi się podoba. Są też takie podstawowe przepisy, jest też wyjaśnione, wiecie, o kłafabie. No takie klasyczne, rzeczy, których może ktoś, kto nie siedzi w świadku takim wegańskim, nazwijmy to, może nie kojarzyć, tak? Ale tak to jest dużo innych. Placki jaglane z dynią, pito placki. Niektóre przepisy wydają się bardzo fajne, inne trochę bardziej czasochłonne, jak pierogi. Są też różne pasty, no ale tak jak mówię, moją uwagę najbardziej zwracają zawsze kasze, bo ja uwielbiam kasze. Z tej książki chyba jeszcze nie miałam okazji gotować, tylko właśnie głównie sobie ją oglądałam, więc będę dawać Wam znać, jak się sprawdza, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka jakiegoś pomysłu, no właśnie bezglutenowo, bezmleczne, bez cukru i tak dalej, to warto zwrócić na to uwagę. Teraz będzie trochę moje małe rozczarowanie, żeby nie było, że tak wiecie, zachwalam i zachwalam. Tę książkę to jest Piramida w kuchni na wynos. Pewnie wiecie, jak nie, to jeszcze chciałabym to powiedzieć, że ja mam ogólnie fizja na punkcie lunchboxu, bardzo lubię nie tylko te różne pudełka, ale też przygotowywać po prostu jedzenie i na wszelkie wyjazdy i tak dalej przygotowuję nam i dzieciakom jedzenie na wynos.
Co jakiś czas szukam sobie sama różnych pomysłów, co tam jeszcze mogę wsadzić do pudełek. I właśnie jak zobaczyłam, gdzieś mi śmignęła ta książka, to pomyślałam sobie, a co tam zaryzykuję. Książkę w ogóle musiałam kupić w jakimś takim outlecie księgarnianym, bo ogólnie jej już raczej nie ma. I powiem Wam, że nie jestem z niej zadowolona. W sensie, ona nic nie wniosła w moje życie. I fajny zamysł, ale ma bardzo dużo takich grafik, które w sumie są jak dla mnie wypełniaczem, ale no, nie wnoszą tego, co bym chciała właśnie w takie dania, wiecie, tego typu. No, nie zupełnie do mnie jakoś nie trafiają. Potem jest dział z tymi typowymi przepisami, ale też tych zestawów nie jest dużo. Tutaj jest trochę takich przepisów. I zaraz Wam pokażę, są też zdjęcia właśnie w pudełkach, bo to mnie zawsze najbardziej interesuje. Co tam jeszcze można fajnego skomponować? No, chodźże tu. Widzicie takie różne dania jakieś, które są łatwe do zrobienia. O, tak wygląda. Czekajcie, otworzę. I tutaj są już takie gotowe kompozycje. Co wpakować z tego, co widzieliście wcześniej i skomponować w cały posiłek. Ale tych propozycji jest niedużo i one też są takie, wiecie, to bardzo fajnie wszystko wygląda na zdjęciu, ale jak ja widzę tak, że to wystaje tak naprawdę z tych foremek i wiem, że tam się nie zmieści, no kto wkłada, nie wiem, to jest jabłko czy cały pomidor, jabłko, całe jabłko do pudełka, no nie wsadza się tak, więc powiem Wam, że książka, która tak nie bardzo akurat tam mnie zachwyciła. I kolejna, też w podobnym temacie, że tak powiem, pyszne do pudełka. Na tą już sobie myślę, nie no, ta będzie spoko. No i ona ma wiele fajnych pomysłów na takie, nazwijmy to, szybkie potrawy, ale tak naprawdę też nie jest pokazane to w pudełka. To są fajne rzeczy, fajne jakieś pomysły, również mięsne, jeżeli ktoś właśnie szuka takich, co można zrobić, ale nie powiedziałabym, że one są dedykowane tylko do pudełek. Czasami są zdjęcia, wiecie, w pudełkach, w tych lunchboxach, ale nie powiedziałabym, że to akurat musi się nazywać pyszne do pudełka, bo po prostu to są jakieś dobre pomysły na jedzenie, które można włożyć do pudełka, ale tak na serio, no wszystko można włożyć. Ja bym bardziej chciała taką książkę, która jest to fajnie jakoś skomponowane. No, tak jak sama pokazuje w tych seriach takich lunchboxowych. No lubię takie, wiecie, gotowce. Ale no mam nadzieję, że z tej drugiej jeszcze sobie coś tam wyciągnę. Tutaj mam jeszcze serię 5 książek, które akurat dostałam. I które jeszcze, że tak powiem, dopiero będę się nimi zajmować, ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Ała. To jest o oleju kokosowym. To jest o kiszonkach, o zupkach, o owsiankach i o białku roślinnym. I te dwie ostatnie, przyznam się Wam, mi najbardziej już podoba się zamysł. W ogóle książki są trochę inne, bo ile tam w tych wcześniejszych widzieliście, często było tak, że było no, takie zdjęcie ładne, opis. Tak tutaj też są ładne zdjęcia, ale zupełnie w innym stylu, wiecie, takie bardziej minimalistyczne, powiedzmy. No ale są też właśnie pomysły na to, jak to białko z warzyw wycisnąć w cudzysłowie, więc ja na pewno i dużo pomysłów na owsianki. Są też inne, tam widzieliście też na zupy i tak dalej. Ja jeszcze mogę Wam o nich opowiedzieć, jak już sobie tak, no wiecie, bardziej przetestuję, ale wiem, że na pewno sama zacznę od tych dwóch, bo zarówno owsianki, jak i właśnie no, białko warzywne jest dla mnie chyba takim najciekawszym tematem. Tym bardziej, że no sami jakby na co dzień absolutnie nie mogę powiedzieć, już wiele razy powtarzam, że nie uważam się ani za wegankę, ani wegetariankę, ale większość naszego menu to jest właśnie takie warzywne i bardzo dobrze się przy tym czuję, więc właśnie może też dlatego te dwie książki akurat mnie tak najbardziej, wiecie, złapały za serce z tych 5. One w ogóle fajne mają taki mały format kieszonkowy. Są trochę inne. Takie wydają się mi
prostsze. Dobra, słuchajcie, to będzie tak tyle o tych moich ostatnich nowościach książkowych. Jak widzicie, wcale tego mało nie jest. Napiszcie też, może macie jakieś swoje odkrycia. Może jest jakaś książka, której sama nie zauważyłam, a warto po nią sięgnąć. Jeżeli chcecie tego typu filmy, czy też może w innych tematach, dawajcie znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii. A ja Was pozdrawiam i życzę miłego dnia.